I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 6 maja 2019 roku. Dzisiaj Bitcoin Phoenix naładował baterię do godziny 15. Praktycznie zaczął od sportu dzisiaj i też oczywiście odpoczął. Od 15.00 zacząłem robić kolejne tematy, które ukażą się do środy. Jeden z ważniejszych tematów jest sprawa Tetera. Która ujawni się prawdopodobnie, jeżeli nie będzie dzień dobry krypto na tyle, bo na razie jest mało wiadomości, jeżeli chodzi o newsy ze świata krypto, bo mamy majówkę chyba wszędzie, na całym świecie. <laughs> Także może już będą te dwie audycje od razu puszczone. Pierwsza o 14, druga o godzinie 20. Wrócę, 19, przepraszam, polskiego czasu. Wrócę do tego już w społeczności, będziecie mogli przeczytać rano, co tutaj się dokładnie wydarzy. Także mam nadzieję, że będziecie mogli tu wejść. Sprawdźmy, jak tutaj wygląda sprawa Dawinciego, czyli Dawinci zostaje. Niedziela, tydzień minął. 83% na tak, na nie mamy. Ym, 17%, czyli Dawinci zostaje. Zobaczcie. <grym> czyli zdecydowaliście i o to chodzi. O to chodzi właśnie w tym zdecentralizowanym świecie. Ja wiem, że chcecie, żebym ja tutaj wybierał te audycje, ale chciałem po prostu. Udowodnić niektórym osobom, które twierdzą, że ta audycja nie ma tutaj przyszłości, żeby po prostu wiedzieli, że przegłosujecie ten temat. Dzisiaj dodamy też nowy kanał do naszych youtuberów, gdzie podoba mi się naprawdę jedna audycja. Opowiem o tym przy youtuberach dzisiaj, troszeczkę później, gdzie można zobaczyć temat wszystkich skamów w Polsce, które wychodzą i sami zdecydujecie czy ta rzecz jest warta uwagi. Czyli jeżeli ktoś inwestuje w skamy w Polsce, zapraszam do po wszystkich wiadomościach, gdzie czytam youtuberów, żeby po prostu zaznajomić się z tym kanałem. Ja będę polecał ten program i tylko ten program Scam Alert, bo wart jest przedstawienia jeżeli chociaż jedną osobę uratuje musicie zrobić swój research oczywiście po, takim, po takiej audycji i zdecydować czy to jest dla was ale ważna ważna rzecz która pojawiła się na polskim rynku jeżeli chodzi o skamy także zostańcie jak będę czytał wszystkich youtuberów kto to jest OK przejdźmy do koń papryki. Zobaczmy co tutaj się dzieje na całym y, świecie koń papryki. Y, także mamy bitcoin 5815 dolarów. nadal utrzymujemy się wysoko. Hmm. Ciekawi mnie ten temat. Mam nadzieję, że będziecie oglądać właśnie śliski temat w teterze, gdzie poruszymy tą sprawę, czy te wykresy. Dużo nam podpowiedzą, jeżeli takie się dzieją chocki, klocki w świecie krypto. Market cap 184 miliardy dolarów, minus 1%. Te projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Bytecoin 3.92, Enginecoin 3%, Engine Coin, 3 i Inside Chain 2.90. Te, które sobie najgorzej poradziły, to jest Amaximincoin minus 12%, PundiX minus 6% i DigiXDAO minus 6.23. Przejdźmy najpierw do świata Twittera. Zobaczmy, co tutaj osoba Murat Muchmadów, mówi o cenie Bitcoina i jak powinniśmy to postrzegać, jeżeli chodzi o kolejne ceny. Także Murat Muhammadow mówi, że jeżeli utrzymiemy się na 5450, 5550 dolarów, to jest bardzo pozytywny miesiąc można powiedzieć, jeżeli chodzi o przyszłe ceny Bitcoina i może tutaj będzie bardzo duży wystrzał Bitcoina w drugą stronę. Jeżeli nie utrzymiemy tej ceny, no, to wtedy nie za bardzo tutaj widzi te kolejne wzrosty bitcoina. Zróbmy sobie szybkie wróżenie z fusów. Także mamy higher lows, higher lows, higher lows, czyli coraz to wyższe doły. Tak samo coraz to wyższe góry. Także to jest pierwsza oznaka, która nam o tym mówi. Potem mamy też higher highs do higher lows. Zobaczcie kolejne ceny wzrostowe. Też nam mówią o tym, że powinniśmy iść wyżej. Kolejną rzeczą jest tutaj to, że. Wolumeny po prawej, które tutaj macie, to są wolumeny, które pojawiają się przy cenach Bitcoinach historycznie. Także to, o czym mówi Bitcoin Phoenix, możecie zobaczyć w społeczności. Tutaj dokładnie na tym wykresie, który dodałem, zanim jeszcze, oczywiście, dodał ta osoba. Zobaczcie. 6400 mamy najlepszy wolumen, gdzie już się zaczyna, czyli jeżeli wrócimy do tego, co mówi Matt Stop Murat, to widzimy, że przy 6400 pojawia się największy wolumen, czyli zobaczcie, będziemy osiągać kolejne ceny powyżej szóstki, zobaczcie, jak ten wolumen wzrasta, czyli ludzie po prostu czekają na ten moment 6200, jeszcze nie do końca 6300 i już wzrasta wolumen 6400. Może nam mówić, że przebijemy tą sumę. No. Zależy jak będzie pompowany Bitcoin. Kolejną rzeczą jest stoch RSI, jeżeli chodzi o powiedzmy nadziennej, nie jest jeszcze na takim wyprzedanym nadziennej stawce, czek, że to też mówimy o tym, że prawdopodobnie będziemy wzrastać. Kolejną rzeczą, o którą tutaj przy, przypomina jest to, wyszliśmy z tej bullish flag górą i tylko zeszliśmy poniżej, gdy był ten FUD, czyli FAT Tetera. Kolejna rzecz jest daily RSI, które zostało przecięte. Widzieliśmy coraz to mniejszą sumę i w końcu przeciliśmy tą linię trendową na RSI. Kolejne na tygodniowe 50 moving average, czyli jeżeli zostaje pod porą, pod ceną, to będziemy mogli tutaj się spodziewać naprawdę kolejnych wzrostów. Na razie jeszcze czekamy, aż będzie ta podpora zachowana, ale jeżeli tak się zdarzy, no to może tak być, że cena nadal będzie wzrastać. Kolejnym tutaj jest Weekly RSI na tygodniowy, czyli tygodniowy RSI. Za każdym razem, jak wchodziliśmy tutaj, odbijaliśmy się, zobaczcie niżej. W tym momencie przebiliśmy to. Może to świadczyć, że pójdziemy delikatnie wyżej, tak jak mieliśmy wcześniej, i to jest to ten y, kamień, y, który jest nie do zgryzienia przez różnych analiz polityków technicznych, niektórzy twierdzą, że jesteśmy tutaj, jeszcze czeka nas kolejny spadek, a niektórzy, że już jesteśmy właśnie w tym momencie, ciutkę wyżej. Także to też może mówić, że cena będzie wzrastać. Linia trendowa tak samo się tutaj zachowuje i nie przebyliśmy jej w dół na razie, Także widzimy, że też tutaj mamy potwierdzenie tego, że jesteśmy powyżej, czyli bullish sentiment. Widzimy też, że uderzamy w tą cenę 5800 dolarów już parę razy i też ją praktycznie przebijamy na chwilę, ale wracamy z powrotem. Także kolejne przebicie takiej właśnie granicy może w końcu skutkować z tym że pójdziemy jeszcze wyżej. Jeżeli chodzi o Bollinger's Band, mamy podporę na tym środku tej chmury, można powiedzieć, więc cały czas jest podparciem w tym momencie. Nie przebiliśmy od tego wzrostów wzrostu dołem, gdzie można by to świadczyć o spadkach. Wolumeny tak samo. Widzimy, że te zielone wolumeny są większe niż czerwone. To też oznacza, że mamy więcej wolumenu na wzrostach niż na spadkach. Jeżeli chodzi o shorty, nadal są na wysokim poziomie. To też może pod Podpierać nam cenę bitcoina w kolejnych dniach, bo widzimy, że nadal shorty są na wysokim poziomie. Jeżeli shorty spadną, longi się pojawią, no to wiadomo, że market musi wygrać i wtedy bitcoin prawdopodobnie spadnie, ale na razie widzimy, że utrzymuje się no, na tym samym poziomie. Praktycznie troszeczkę longów jest więcej także. Yy, shortów nie jest na tyle wystarczająco, żeby po prostu pójść w drugą stronę. Czyli podsumowanie jest takie, że jeżeli zejdziemy pomiędzy, poniżej 5400 dolarów za bitcoina, no to wtedy będziemy mieć jeszcze konsolidację i możliwe kolejne spadki. Ale jeżeli nie zejdziemy do tej ceny, no to wygląda na to, że będziemy jeszcze wzrastać z ceną bitcoina. The Daily HODL mówi o pierwszej ważnej informacji. Jeszcze raz powtarzam, audycja dzisiejsza udowodni nam właśnie to, co może się wydarzyć na Bitfinexie? I tu mamy pierwszą rzecz. Coinmarketcap wyklucza Bitfinexa do swoich danych na liście. Wiemy, że cena bardzo się różni na Bitfinexie w tym momencie. Dopóki trwa skandal, nie chcą tutaj uczestniczyć w tym. Coinmarketcap twierdzi i chcą zachować bardziej konserwatywny yy, wolumen i, i cenę Bitcoina, bo wiemy, że 300-400 dolarów różnicy jest w tym momencie na Bitfinexie. I dopóki nie zakończy się ten, ta sprawa, na razie wykluczają Bitfinex z swojej listy. Giełd, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, Hu, także dzieje się. Poprawmy, jak wygląda CoinMarketHub teraz. Bitcoin 5793. Porównajmy teraz z CoinPaprika. Zobaczmy 5811. Dużej różnicy takiej nie ma, ale jest, jeżeli chodzi o te, dwie, te dwa podmioty, które podają nam cenę, średnią wszystkich po prostu transakcji. Kolejną wiadomością na Daily Hotel jest to, że Warren Buffett w tym momencie mówi o Bitcoinie i nie zmienia swojego zdania. To jest po prostu gra hazardowa i w tym momencie skupują swoje akcje na 1,7 miliarda dolarów. Także wierzą po prostu w swoje tutaj. Swoją przyszłość, zobaczmy, co mówi Warren Buffett, jeżeli chodzi o Bitcoin. Tak naprawdę to jest gambling device, czyli urządzenie hazardowe. Mamy tutaj za dużo połączeń szarych, szarej strefy, yy, bardzo dużo oszustw, które są w ekosystemie Bitcoina. Bitcoin nie produkuje niczego, niczego nie robi, po prostu siedzi tutaj i wygląda jak morska muszla. <grym> i y, oni nie są w ogóle zainteresowani w inwestowanie w Bitcoina, przynajmniej Warren Buffett. Podaję tutaj przykład, powiedzmy, że mamy to token tutaj, zaoferuje Ci za niego 1000 dolarów, tylko wtedy, jeżeli cena wzrośnie do 2000 dolarów na koniec dnia. Także bardzo mamy tutaj limitowaną użyteczność zdaniem Warrena Buffetta, mamy też Krótkie sprawozdanie. Warren Buffett kupił pierwsze swoje akcje, jak miał 11 lat. Teraz w wieku 88 lat jest po prostu miliarderem. Jego wartość jest 89,2 miliarda. Pracował wcześniej myjąc auta, sprzedawając yy, po prostu magazyny czy newspapers, to są gazety, i miał 53 tysiące dolarów, jak miał 16 lat już do dyspozycji. Dalej Buffett twierdzi, że blockchain naprawdę jest duży, ale nie potrzebuje bitcoina. JP Morgan oczywiście mają swoją cryptocurrencję, czyli mają swoją krypto, ale to jest JP Morgan, pamiętajcie, jak tu to dodam i opowiem Wam, dlaczego bitcoin nie. A blockchain jest fajny. Bitcoin to jest publiczny ledger. Na JP Morgan nie do końca mamy publiczny ledger. Można tutaj wiele fajnych o, i, transakcji. Oprzeć na powiedzmy JP Morgan. Na Bitcoinie wszystko jest widoczne dla wszystkich. Nie zawsze to jest ciekawe w stosunku bankowym. Także mamy Warrena Buffeta, który twierdzi, że Bitcoin nie do końca jest po drodze. Blockchain oczywiście, ale Bitcoin. N -n. Kolejna osoba odchodzi z Coinbase'a. Tym razem jest z nią Balai Srinivasan. To jest osoba, która była odpowiedzialna, albo dołączyła do Coinbase'a, jak Coinbase przejął EarnCom. Encom, to jest to, dzięki czemu zarabiacie na Coinbase oglądając edukacyjne filmy, i wtedy Wam wysyłają te nieszczęsne stelary. <laughs> nieszczęsne, oczywiście, bo niektórzy wykorzystują troszeczkę ten system, ale osoba właśnie odchodzi. Na razie nie wiemy gdzie, ale to jest po prostu informacja dla Was. Bithub.pl mówi o Bitfinexie, który chce zebrać 1 miliard dolarów podczas kontrowersyjnego IO. Giełda kryptowalut Bitfinex zamierza odrodzić się niczym Feniks Popiołów, zobaczcie. Hm. Tak jak ja codziennie się odradzam, żeby do Was tutaj wrócić, organizując zbiórkę pieniędzy w postaci Initial Exchange Offering. O całym przedsięwzięciu poinformował na swoim Twitterze główny udziałowiec Bitfinex, Zhao Dong. Udziałowiec opublikował materiały promocyjne Bitfinex, w którym widnieje plan emisji giełdowego tokena o nazwie LEO. Środki na owy token zamierzają zebrać podczas IEO, czyli bardziej zaawansowanej formie ICO, gdzie sprzedaż odbywa się bezpośrednio na giełdzie kryptowalut. Ciekawe, jakiej giełdzie to będzie? Czy Bitfinex, czy może Binance? Zgodnie z tweetem Donga, spółka planuje zebrać aż milion dolarów podczas całej akcji, aby pokryć ujawnione 850 milionów dolarów strat. Tokeny o nazwie LEO zostaną najpierw zaoferowane prywatnym inwestorom, a następnie otwarte do sprzedaży publicznej po 10 maja 2019 roku. Uspieszą się. Jednakże zarząd zastrzega sobie, że jeśli prywatni inwestorzy wykupią wszystkie tokeny, sprzedaż publiczna może się w ogóle nie odbyć. Planowana sprzedaż 1 miliarda dolarów, która ma być utrzymywana przez iFinex, spółkę Matkę, giełdy Bitfinex oraz Tether stanowi kolejny wątek kontrowersji w historii spółki. Firma twierdzi, że wydaje te tokeny, aby pokryć 850 milionów dolarów, które zamrożono na kilku kontach kontrolowanych przez firmę CryptoCash, Kapital przetwarzający płatności Bitwinex. Także będziemy monitorować tą sytuację, co tutaj się wydarzy, czy uratują właśnie takim IEO te 850 milionów dolarów, które zostały delikatnie stracone. Niektórzy dzisiaj w telefonach mieli informację o tym, że Bitcoin wzrósł 394% na końc niektórzy też na swoich zegarkach Apple. Gdzie się zdziwili, 394% wzrósł. Oczywiście to był błąd techniczny, także nie bójcie się, nic o tyle nie wzrosło dzisiaj. Ethereum World News przedstawia nam informację o tym, że sąd w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, czyli prokurator generalny Letitia James albo Leticia James poprosiła o to, żeby dokładnie podać dokumenty, jakie uczestniczyły w, w dealu, czyli w pożyczce pomiędzy Bitfinex i Tetherze. I dzięki temu też będą mogli zamrozić te wszystkie tokeny tetera, albo teter, który nie jest poparty jednym dolarem w tym momencie. Dlatego pewnie się tak spieszą, żeby szybko to AIO zrobić, żeby był poparty w końcu. Cryptoslate z kolei po podaje o tym, że XRP ma więcej aktywnych nodów. Niż aktywnych adresów. Na przykład aktywnych nodów mamy 9564, a XRP aktywne adresy są na 8346. Żeby sklaryfikować właśnie tą sytuację, czyli komputery, które są podpięte do bitcoina, do sieci bitcoina, to są nody, ale nody, które w pełni weryfikują wszystkie dane protokołu, nazywane są pełnymi nodami. I pełne nody ściągają. Każdy blok i transakcje i sprawdzają je e, poprzez konsensus. Jeżeli mamy e, już e, aktywne adresy, czyli aktywne adresy e, odpowiadają za to, ile transakcji zostało przesłanych i wysłanych na dane aktywne adresy w ostatnich 24 godzinach. Matt Hamilton mówi, że w XRP e, troszeczkę inaczej tutaj to się dzieje, bo pod każdym XRP-ledgerem mamy destination tag. Destination tag to jest. Kolejny adres, który może być podpięty pod adresem XRP, dlatego jedno konto XRP może mieć kilka podadresów, i dlatego ta rzecz nie jest tutaj dokładnie kalkulowana. Aktywne adresy to nie są do końca te adresy pod destination, tak. Dlatego nie do końca się da porównać Bitcoina i XRP z walidatorami i powiedzmy z tymi wszystkimi nodami. Jeżeli nawet tutaj mamy aktywnych nodów więcej niż XRP, adresów aktywnych, to nic nie oznacza, bo mogą być jeszcze ukryte adresy, w tym Destination. Tak, także taka informacja, żeby po prostu nie porównywać Bitcoina, że nawet jeżeli Bitcoin ma więcej nodów niż XRP, no to. Nie ma co tutaj porównywać, bo XRP może mieć więcej adresów też pod swoimi adresami. Crypto Globe widzimy, że nawet John McAfee odpalił nową Bitcoin Play App, którą dzięki, dzięki której będą mogli użytkownicy zarabiać krypto podczas no, nauki o kryptowalutach. Pewnie coś podobnego, jak ma Coinbase Earn w tym momencie, gdzie też mogą uczyć się i dostawać za to kryptowaluty. W zamian za poprawną odpowiedź, na przykład w takim quizie, będziemy dostawać Satoshi, także może warto spróbować. I ja niestety do Johna McAfee mam swoje m, osobiste zdanie, ale może warto, może jesteście w stanie zarobić na Bitcoin Play jakieś Satoshi w tej aplikacji. Coindesk wychodzi z informacją o tym, że pojawiają się już nowe white papers z Bitfinexa na różnych czatach, telegramach, Discordach, także. Wiecie, że nowy token będzie się nazywał LEO, a nie BFX, jak niektóre whitepapery Bitfinexa tokena tutaj pokazują. Na tym przykładzie, gdzie widzimy, że to jest no niestety podrobione, i trzeba uważać, bo będzie się pewnie mieć tam też konta, na które będzie można pewnie przesyłać delikatne rzeczy, już brać udział, może strony będą też sfejkowane. Także uważajcie na Bitfinex whitepaper, który się pojawia na czatach, bo to nie jest prawdziwy whitepaper ZIO. Bitfinexa. Bitcoin News wychodzi z wiadomością o tym, że Kanada sprzyja górnikom, chyba mówiliśmy o tym już wcześniej, ale jeszcze raz powtórzymy, każdy, kto będzie chciał założyć Bitcoin Mining Activities, czyli kopalnie Bitcoina w Hydro Quebec, dostanie około 300 MW elektryczności za tą inwestycję, gdzie w tym momencie będzie kosztować ta elektryczność około 25% mniej, na przykład niż w stanie Nowy Jork, czy Boston, czy w Stanach Zjednoczonych. Czyli jeżeli ktoś zakłada w tym momencie kopalnię Bitcoina, może warto spróbować też Kanady, gdzie oferują bardzo fajne e, ceny i też alokacje elektryczności dla tych wszystkich, którzy będą e, po prostu tworzyć kopalnie Bitcoina. Z CCN, mamy powrót Carlos Matos, zobaczcie od razu się pojawia na e, głównej stronie CCN, jeżeli coś doda na swoim YouTubie. I widzimy, że ostatni film, który dodał też jest tutaj, gdzie praktycznie widzimy że on mówi, że to nie do końca była jego wina. Też stracił wszystkie swoje oszczędności. Tak naprawdę włożył 25 600 dolarów, miał już 250 000 dolarów, no ale niestety nie wiedział o tym, że bitcoin upadnie. Tak samo jak inne osoby, stracił wszystkie pieniądze. Także powinniśmy w tym momencie razem z nim poczuć się słabo. Także pamiętajcie, że nawet takie grube ryby jak Carlos Matos straciły swoje pieniądze w BitConneccie. A tutaj mamy informację od Wall Street Journal, gdzie największy inwestorzy ile zarobili, można powiedzieć, w pierwszym kwartale 2019 roku na Bitcoin. Widzimy, Bitcoin prowadzi, potem mamy tropę SP 500 i jeszcze idziemy niżej. Mieć też tutaj jest. No i rządowe. Bondy. Także Bitcoin prowadzi świetnie. W Estonii pojawiają się też kolejne jak grzyby po deszczu, bitomaty, także nie tylko Polska, nie tylko Europa, nie tylko Stany Zjednoczone i Kanada i Australia, także Estonia. Ktoś tutaj dodał też informację o Wirexie, y Jeżeli używacie w strefie euro, nie ma problemu, wtedy mamy opłaty 0,25 do procenta, tak? Zero. Kryptowaluty. I też mamy 0,5% cashback, czyli dostajemy z powrotem w krypto, ale jeżeli już wyjdziemy poza Unię Europejską, już te opłaty są 3%. Także dostajemy 0,5% z powrotem, 3% za opłaty. Zróbcie sobie matematykę, nie opłaca się po prostu poza strefą euro używać Wirexa. Także mamy też inne together. Na przykład, sprawdźcie sobie taką kartę kryptowaluty, gdzie ale chyba w Polsce nie są jeszcze dostępni. Także Wielka Brytania, Stany Zjednoczone na pewno zobaczcie, gdzie together. Nic nie trzeba płacić. No chyba nie ma też zwrotów krypto za to, ale przynajmniej opłat, opłat nie ma. To kanał News mówi o tym, że kryptozima dobiegła końca. Zobaczmy, co tutaj przeczytamy. W ostatnim materiale Cointelegraph głow w sprawie tzw. Tak krypto zimy zabrał Analityk Etoro, Mati Greenspan. Jego zdaniem okres to ten definitywnie dobiegł końca. Czym jest kryptozima? Okres zwany potocznie kryptozimą rozpoczął się na początku 2018 roku, kiedy ceny kryptowalut zaczęły gwałtownie spadać. Jeszcze w grudniu 2017 roku cena bitcoina sięgała 19 tysięcy dolarów, natomiast dwa miesiące później obniżyła się do raptem 8 tysięcy. BTC miał wpływ na inne tokeny, które też znalazły się pod sporą presją rynku. W rzeczowym okresie kryptowaluty traciły na wartości, a firmy związane z branżą odnotowywały spory zahamowania lub nawet wycofywały swoje operacje. Czy to koniec kryzysu? Zdaniem analityka Etoro, Mattiego Greenspana, możemy powiedzieć, że okres kryzysu jest definitywnie za nami. Zwracam uwagę, że Bitcoin zaczął przybijać kolejne bariery, co oznacza, że przed kryptowalutowami są coraz lepsze czasy. Ta opinia idzie w parze z poprzednimi analizami innych ekspertów, którzy już przy pułapie 4200 dolarów twierdzili, że kryzys dobiegł końca. Dziś stan na 5 maja wartość BTC wynosi nieco ponad 6000 dolarów. Na efekty trzeba poczekać. To wszystko nie znaczy, że cena bitcoina zacznie błyskawicznie wzrastać. Zdaniem Greenspana wcale nie jest powiedziane, że nie zaliczy on gwałtownego spadku w nadchodzących tygodniach. W środowisku kryptowalutowym o takich przypadkach mówi się modelu Barta Simpsona. Mówi on o gwałtownym wzroście wartości stabilizacji trwającej kilka lub kilkanaście tygodni, a następnie równie gwałtowny spadek do poprzedniej ceny. Ponadto informacje na temat Tethera giełdy Bitfinex każą nam spoglądać na rynek ze sporą. Ostrożnością, uwierzcie mi jest bardzo sporo. Zobaczmy, wartość 6000 no nie do końca. Można sprowadzić tutaj 5800 w tym momencie. Kolejną informacją na Redditie jest, że bardzo dużo ma osób problem z ostatnim update'em, jeżeli chodzi o ledgera. Nie wszyscy, ale dużo osób muszą jeszcze raz aktywować lub po prostu wgrywać kolejne uaktualnienia i niektórzy nie są w stanie przejść tego. Kroku, dlatego ktoś tutaj dodał wiadomość, że jeżeli mamy na przykład Firmware 1.3.1, czyli o uaktualnienie 1.3.1, najpierw trzeba ściągnąć upgrade 1.7.0. Dopiero potem ściągnąć 1.8.0. Troszeczkę dużo zagmatwania jest tutaj. Dajcie znać, jak wy sobie radzicie z Leżerem Nano, z kolejnymi update'ami. Pamiętajcie, że nigdy nie wpisujemy swojego CIDA. Od razu kontakt z Leżerem i yy, zapytanie co tutaj się dzieje. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście dajcie komentarz. Bitcoin.pl.org mówi o portfelu Ethereum giełdy Bitfinex. Prawie w połowie pusty. <ścoughs> Użytkownik Twittera Andrek Renak poinformował, że w ciągu tygodnia zawartość zimnego portfela Ethereum giełdy Bitfinex spadła o 40%. W ciągu 7 dni 800 tysięcy Ethereum o wartości około 150 milionów dolarów zostało wycofanych z portfela Bitfinex, a około 1 miliona Ethereum pozostało w portfelu, nieco ponad 180 milionów dolarów, według obecnej stawki. To jest dobra, stara panika bankowa, chłopaki. Autor tweetu podzielił się swoją opinią. Według token Analysis obecnie odpływ środków z Ethereum z Bitfinex najwyraźniej się Zatrzymał. W ciągu ostatnich 24 godzin napływ środków Ethereum na Bitfinex jest w równy wypływowi. Jednak odpływ środków z BTC z tej giełdy trwa. W ciągu ostatnich 24 godzin napływ BTC do Bitfinex wyniósł 37,8 milionów dolarów, odpływ 50 milionów dolarów. Zobaczcie dużo więcej. Zauważ również, że stopa Ethereum na Bitfinex jest zauważalnie wyższa niż na innych platformach handlowych. Ojej, tu się dzieje. Na koniec bithub.pl. jeszcze raz Nowojorska policja ostrzega przed szachrajstwem bitcoinowym. Wyłudzono 2 miliony dolarów. Uważajcie, nasi Polacy. Za granicą w Nowym Jorku mamy spoofing. Przed kilkoma dniami Nowojorska policja N NYPD, the New York Police Department opublikowała materiał, który ma za zadanie przestrzec obywateli przed telefonicznymi Naciągaczami. Sprawcy opisywanych oszustw spoczywają się pod oficjalne jednostki organów ścigania, wykorzystując tzw. spoofing. Inaczej naciąganie lub szachrajstwo. Wikipedia mówi, że spoofing to grupa ataków na systemy i teleinformatyczne, polegające na poczywaniu się pod inny element systemu informatycznego. Efekt ten osiągany jest poprzez umieszczanie w sieci preparowanych pakietów danych lub niepoprawne używanie protokołów. W praktyce wygląda to całkiem banalnie. Naciągacze poczywają się pod administrację ubezpieczeń społecznych i oświadczają ofiarom, że ich numer to jest zaangażowany. W jakieś nielegalne aktywo nośni. Zwykle mówią o handlu narkotykami czy też praniu pieniędzy i grożą surowymi karami oraz aresztowaniem. Sposób na uniknięcie takich nieprzyjemności jest tylko jeden przelew pieniędzy z BTC na wskazany adres. Szachnaństwo bitcoinowe. W wyżej opisanym procederze przestępcy wykorzystują nie tylko bitcoina, ale również przelewy bankowe, jak i karty prepaid. Wydawałoby się, że to tylko głupi może się nabrać na tego rodzaju oszustwa. Nic bardziej mylnego. Tylko w 2019 roku odnotowano w ten sposób wyłudzenia na ponad 2 miliony dolarów, skąd więcej niż 200 osób. Co ciekawe, NMOIPD podkreśla, że w ubiegłym roku otrzymali wyłącznie 3 podobne oszustwa z użyciem bitcoina. Wyrafinowane oszustwa telefoniczne wykorzystują zaufanie do ofiar do wymiaru sprawiedliwości przeciwko im samym. Ofiary tego typu telefonicznych oszustw to nie tylko seniorzy. Ci przestępcy celują w każdą wersję społeczną i każdy obszar na to podatny. Policja Noworodzka podkreśla, że instytucje państwowe nigdy nie żądają pieniędzy podczas prywatnych rozmów telefonicznych. Prawdopodobnie identyczny system działa u nas i w Polsce. Pamiętajcie, cokolwiek jest za granicą teraz, jeden mądry wpadnie i w Polsce. Mądry inaczej. Nazwę tak tą osobę. Ok? Przejdźmy do polskich youtuberów. Najpierw zacznijmy od tego kanału, który chciałbym dodać do listy polskich youtuberów, a więc jest to kanał Hash the System. Nie zgodzimy się ze wszystkimi audycjami, które prawdopodobnie ma Hash the System, ale jedną audycją urzek Bitcoin Phoenix. Jest nią Skamalert. Jeżeli Skamalert będzie dodany, oczywiście tutaj, no i czasami wyjdą, czyżby hash, war, w ciąg dalszy, też są ciekawe audycje, po prostu informacje, które są na tym kanale. Zobaczcie, 567 subskrypcji, nie jest dużo, ale Bitcoin Phoenix nie patrzy na ilość subskrypcji, tylko na jakość. A Skamalert tą jakość powoduje. Dlatego, jeżeli macie kogokolwiek, który chciałby się dowiedzieć na temat Cloud token plus token, Dunamis, Bihuex, Nasdaq Coin. Ktoś to by chciał już zainwestować, może warto spojrzeć na Scam Alert, na audycji HD System. Także Kasia ma cięty język <grym> i pewnie jeszcze jedna osoba tutaj też jest, które, które proponują. Kasia weszła, powiedzmy, świat krypto od tej szarej strefy, więc pomału wie, o co w tym świecie chodzi, jeżeli chodzi o różne, powiedzmy, MLMy. I też do końca nie zgodzimy się co do Bitklabu, ale już bitlab jest wyczyszczony z umysłu Kasi, oczywiście ten polski, więc ja tylko mówię: Scam alert, polecam w 100%. Dla, ta, dla takich osób, jeżeli ta audycja uratuje chociaż jedną osobę i sprawdzi, że hmm, może coś jest na rzeczy, może Kasia faktycznie ma tu rację. Bardzo polecam. Także warto mieć w sztabie generalnym hashle system. Jeżeli możecie sobie dodać, albo osoba, która znacie, chce na przykład zainwestować w te wymi wy wyżej wymienione podmioty w tych audycjach, zapraszam. Ok, przejdźmy do YouTuberów. Także mamy Bitcoin Cash, czyżby Hash War, ciąg dalszy na hashle system. Jeden dalej mamy Mike Satoshi, który dzisiaj miał kryptowalutową niedzielę z Mikeiem. Odcinek 54. Miał też Newsflash. Trezor wypuszcza update. 181 1. i y, W12i Initial Exchange Offering na pięciu giełdach. Jeden dalej mamy niezapowiedziany live stream Kowalskiego. Także Kowal wpadł na live stream Ptakum Damian Show, wywiad CEO 3V Coin. Jeden dalej FX Max, afera Tetera i Bitfinex, Kryptostream Mamy też. Dalej jest blok prezesa, przegląd tygodnia. Bitcoin indeksy nadal w górę. Kryptowaluty, surowce forex, przegląd rynków. I na samym końcu mamy kryptoholika, BitMEX. Jak działa funding? Bo funding po polsku dzięki kryptoholik. Dziękuję wszystkim. Na polskiej scenie przejdźmy do. Dwóch trzech komentarzy, jeden zdecentralizowany i kończymy. Zrobimy teraz na odwrót, najpierw komentarze, potem zobaczymy co się dzieje oczywiście na Patronite. Także z Radosław S. Wright emocjonuje się tymi wypowiedziami, że widać prawdę w tym co mówi. I czy ma przy swoim o zawsze czym jest Bitcoin, do czego ma służyć? Ten szaleńc chyba naprawdę chce zmienić świat. No, zobaczymy. Bardzo dobre spostrzeżenie, Radosław. Zobaczymy, czy faktycznie na końcu, na tropie Satoshi Nakamoto, będziemy tak twierdzić. Łukasz Szymański, właśnie takie rzeczy się dzieją. Tylko czy w Bitcoinie chodzi o to, aby był stabilny. Bo gdyby był stabilny, to nie zyskałby nieustannie do od 10 lat na wartości. Skoro są tak duże wzrosty w krótkim terminie, to korekty po całym kilkuletnim cyklu, na przykład 70, a nawet 85%, są zasadne. A może jednak BTC to twór, który ma być czymś innym? Walutą cyfrową o ograniczonej ilości, bez możliwości do druku, małej podaży, a co za tym idzie nieustannie zyskującej na wartości w stosunku do walut Fiat, które są cały czas dodorkowane w miliardowych, biliardowych ilościach oraz już istnieją w jeszcze większych ilościach, tym bardziej, gdy jeszcze rośnie zainteresowanie Bitcoinem, systematycznie ma coraz więcej użytkowników. Bo na początku był nieznany, nikt z tego nie korzystał, nie było prawie obrotu. Dlatego właśnie Bitcoin nie ma żadnej wartości, bo jest tylko walutą, a nie firmą. Chociaż trudność kopania, wydobycie też dyktuje jakieś wsparcie i określa jaką tam wartość. To tak samo jakby na przykład sprawdzić, jaką wartość ma 1 dolar USD. Skoro słabsze waluty tak bardzo się, się w stosunku do niego osłabiły, bo takie rzeczy od dawna się dzieją i są normalne i mają miejsce na świecie, na przykład artykuł podaje. Czyli to oznacza, że jeden dolar amerykański reprezentuje tak dużą wartość, czy może podaż jednej waluty zwiększa się w stosunku do drugiej? Dlatego więc bitcoin nie mógłby być za jakiś czas wart wiele milionów dolarów. Najprawdopodobniej tak właśnie za jakiś czas, za ileś lat się stanie. Prosta matematyka. To co na dolarze amerykańskim w stosunku do takiej waluty jak Zimbabwe, wenezuelskie, argentyńskie, peso, czyli bańka, czy chodzi jednak o coś innego. Jakoś nie widzę również tej banki na Bitcoinie. Reasumując, trzymając Bitcoiny, może okazać się, że będzie on cały czas w miarę systematycznie generował nam przepływ pieniędzy, skoro zyskuje na wartości. To taki możemy uzyskać wypłacający jakieś nadwyżki środki raz na rok. System monetarny Fiang Banksterów został przechytrzony. Duża, długa, długa wiadomość, jeszcze nie doszedłem do Waszych wiadomości wszystkich, ale dzięki faktycznie jest coś w tym. Marcin Moga, cześć Bitcoin Phoenix. Mam pytanko, czy mógłbyś przypomnieć nam tę stronę, na której można sprawdzić swojego maila, czy został skakowany? Z góry dziękuję i tak trzymaj ze swoim kanałem. Jesteś super, masz coś w swoim głosie, że bardzo przyjemnie się go słucha. Jest on wręcz relaksujący albo relaksujący. Miłego dnia wszystkim. Okej, okay, zaraz ci podam tę stronę. Dziś ją tutaj mam. Powiem wam, że ja mam też swój ulubiony głos, głos, który lubię słuchać na polskiej scenie. Nie jest to głos radiowy, a jest to głos z mojej młodzieńczej przygody w Polsce. Nie wiem, czy każdemu tam za odpowiada, ale posłuchajcie sobie Krisa, na przykład Sunrise With Festival. To jest mój ulubiony głos, który czasami się wplata pomiędzy muzykę, którą. Tworzył i nadal tworzy na Sunrise. I nie ma lepszego głosu dla mnie. Każdy ma swój ulubiony głos, ale Chris, moje młodzieńcze lata, nie każdy się zgodzi z tą muzą, jaką on reprezentuje. Wiadomo, niektórzy słuchają roka klasyka, ale posłuchajcie chociaż raz DJ'a Chrisa, jego głos, na przykład z jakiegoś Sunrise'u i wtedy będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Ok, podam wszystkim już, żeby wszyscy mieli, także w opisie tego filmu możecie sobie sprawdzić na przykład swój e-mail. Wpiszę bitphoenix.protonmej.com i wtedy jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy nasz nie. Bitfenix jeszcze nie został tutaj przejęty, nie było żadnych podejrzanych spraw z tym mailem, także możecie sprawdzić swój mail, zobaczyć, czy na przykład wasze dane nie są gdzieś tutaj wykradzione. Tadem Badem, Fenix, zaproś na live writer. To się dowiemy, czy jest Satoshi. <grych> Wydaje mi się, że nawet nie potrzebujemy tego zrobić. Jeżeli podepniemy to dowodami, które będziemy może mieć jeszcze, zobaczymy, kto jest Satoshi. Ale przecież mamy stronę, która nam to udowodni też. Także jestem ciekaw, co ta strona nam udowodni. I przejdźmy na koniec na jeden zdecentralizowany komentarz. Zaraz zobaczymy, co się dzieje z Patronite też. A więc zobaczmy. Muszę odpowiedzieć. Pamiętajcie, nie ma, nie ma, więc miłuj, cokolwiek tutaj jest. Admin świadomy, dobry ziom. Dobra, jeszcze jeden. Niech będzie, bo tu za krótko, ale dzięki admen. jeszcze raz powiedzmy pick another winner. Kto o nim będzie? Zobaczymy. Jeszcze raz. Andrzej Mazur. Dzięki, głos radiowca. Pozdrawiam. Ja też dziękuję. No nie wiedziałem, że głos radiowca to może nie, no bo czasami to ma Bitcoin Phoenix krypę Jak się odradza z popiołów, zobaczmy jeszcze Patronite. Ale dzięki szacun Andrzej Mazur, bo wiele to dla mnie znaczy. Patronite mamy 93 patronów. 60 chyba 3 z nich, czyli brakuje nam 80, 70, 80. 30 nie ma na telegramie z tych wszystkich patronów. Jeżeli jesteście patronem, wyślijcie mi wiadomość na Patronite i wtedy dostaniecie linka, żeby wejść na Patronite. Oczywiście to jest Teraz zagram jak dobry sprzedawca. To jest wasza ostatnia szansa, żeby być w pierwszej setce patronów. <laughs> Oczywiście żartuję. W tym tygodniu będziemy wybierać dzisiaj, dzisiaj dokładnie na patrona, na naszym kanale dodam ankietę, która z trzech osób otrzyma 500 zł. Dobra, wraca w tym miesiącu, i, i kolejne będą, będziemy wybierać w przyszłym. Miesiące. Także dzięki. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz i słucha tego, dlaczego Patronite, wejdźcie sobie nawet na opis o autorze. Ten, ten opis wam wytłumaczy wiele. I tyle. OK. Dzięki jeszcze raz za wszystko, co robicie. Dzięki, że powracacie, bo to jest najważniejszy dla mnie znacznik. Czy pomagacie, czy, czy nie fajnie, że powracacie i to działa w dwie strony, pamiętajcie, dzięki. I pamiętajcie, zostańcie. mit Bitcoin.